Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Nazywam się Artur Ceroński i chciałbym dzisiaj rozpocząć pewien cykl nauczań, który zatytułowałem Z łaski przez wiarę. Chciałbym w tym cyklu przybliżyć, nakreślić jakby w takim bardzo szerokim zakresie i pokazać taką głębię problemu związanego z tematem łaski i wiary. Ja osobiście jestem przekonany, że wszystko w życiu chrześcijanina stoi na tych dwóch przestrzeniach. Na przestrzeni łaski i na przestrzeni wiary. Wierzę, że ten cykl jest jakby początkiem zmian, stanie się początkiem zmian u wielu ludzi. Chciałbym, żebyśmy mogli podejść do tego o tyle poważnie, o ile rozumiemy znaczenie tych dwóch przestrzeni, łaski i wiary. W moim życiu wszystko, całe moje chodzenie z Bogiem jest związane z życiem na podstawie łaski za pomocą wiary. Więc chciałbym podzielić się z Wami tym, jakie jest moje doświadczenie w tym zakresie, tym, co mówi Boże Słowo i chciałbym, żebyśmy to wszystko mogli sobie jakoś ładnie złożyć do kupy. Podzieliłem te nauczania na kilka, może nawet kilkanaście odrębnych takich głoszeń. Dzisiaj chcę, żebyśmy zaczęli ten cykl od położenia takiego balansu między łaską a wiarą. Więc chciałbym, żebyśmy się teraz na tym nauczaniu skupili na pewnej różnicy, która jest między wiarą a łaską. Chciałbym tutaj powiedzieć o wiele więcej na temat łaski. Temat wiary będzie w drugiej jakby części tego całego zagadnienia. I tylko jakby troszeczkę go zarysuję, ponieważ pierwsze części, te pierwsze nauczania, one będą związane z dogłębnym zbadaniem tematu łaski, więc wiara będzie jedynie tutaj w tle. I również właśnie w tym nauczaniu, w tym pierwszym nauczaniu na temat balansu między łaską a wiarą powiem na temat wiary jedynie gdzieś w taki sposób rysujący ten temat, a skupię się przede wszystkim na temacie łaski. Ja chciałbym na samym początku, żebyśmy zobaczyli, co na ten temat mówi Słowo Boże, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju takie filary łaski. I ja odnalazłem takich 7 głównych filarów łaski. Co dla mnie to oznacza? Oznacza to, że widzę takich 7 elementów, bardzo ważnych moim zdaniem elementów, które obrazują nam, w jaki sposób Bóg przejawia się przez łaskę. To znaczy, co z tych Bożych elementów, co z elementów Jego serca przejawia się przez łaskę. Znalazłem takich 7 głównych atrybutów Bożego serca, 7 głównych atrybutów Bożego charakteru, Bożego działania też w stosunku do człowieka, które Bóg objawia za pomocą łaski. I chciałbym zacząć od Psalmu 85. Psalm 85. Psalm 85 od wersetu 2 do 4 mówi nam tak: uśmierzyłeś wszelką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Od 2. bo przeczytałem tylko 4. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej. Odmieniłeś los Jakuba. Odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy, uśmierzyłeś wszelką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Ten 4 werset, on jest jakby kulminacją tych 2 pierwszych. Widzimy, że Bóg poprzez łaskę okazaną ziemi, okazaną ludziom, odmienia los ludzi. To jest jego sposób odmiany losu, czyli Bóg odmienia los przez łaskę. Bóg odpuszcza winę za pomocą łaski, zakrywa grzechy za pomocą łaski, uśmierza wszelką złość swoją za pomocą łaski i przestaje uwalniać jakąkolwiek zapalczywość gniewu swego za pomocą łaski. A więc widzimy, że jest to potężny filar wierności, tej miłosnej wierności Boga wobec człowieka za pomocą łaski. Czyli Bóg objawia swoją wierność, głęboką, miłosną wierność wobec człowieka za pomocą łaski. To jest pierwszy filar. Następna rzecz to jest Psalm 130, werset 7 i 8. Psalm 130, werset 7 i 8. Jest napisane tak. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i odkupienie u Niego obfite. On sam odkupił od Izraela od wszystkich win Jego. Więc widzimy drugi taki bardzo silny filar, na którym łaska jakby jest postawiona. To jest odkupienie, że Bóg odkupuje za pomocą łaski. Czyli Bóg, ten łaskawy Bóg, On odkupuje, czyli On płaci w pewnym sensie sam sobie za to, co człowiek winien mu zapłacić, prawda? Czyli on odkupuje. Czyli tutaj widzimy odkupienie, ten filar odkupienia, że to się dzieje za pomocą łaski. Trzecia rzecz. Przypowieści Salomona, czyli Księga Przysłów. 3, werset 3. Przypowieści Salomona 3:3, Księga Przysłów 3:3. Niech Cię nie opuszcza łaska i prawda. I widzimy tutaj, że łaska jest ściśle związana z prawdą, czyli w ogóle wszelaka prawda Boża jest manifestowana za pomocą łaski. Czyli ona się inaczej nie przejawia, jak tylko za pomocą łaski. Następna rzecz, następny filar to jest Psalm 23:6. Psalm 23:6. I Psalm 23:6 mówi: Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Dobroć i łaska. Czyli widzimy łaskę tutaj połączoną z dobrocią, czyli widzimy, że dobroć Boga, ona się manifestuje przez łaskę. Czyli Bóg używa łaski, aby objawić swoją dobroć. I nie ma innej drogi objawienia dobroci Bożej, jak tylko za pomocą łaski. 5. filar to jest Psalm 103, werset 8. Psalm 103, werset 8. Psalm 103, werset 8. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Czyli widzimy, że jest łaska połączona z miłosierdziem, czyli tą czynną miłością mimo upadku człowieka, tym miłosierdziem. Miłosierdzie to jest miłość okazana mimo upadku, czyli ta miłość, na którą absolutnie nikt tutaj sobie nie zasłużył. Bóg okazuje miłosierdzie, czyli powinien normalnie w tych warunkach, że tak powiem, tego logicznego rozumowania, on powinien na człowieku wywrzeć jakiś tam gniew, wywrzeć jakieś tam konsekwencje od człowieka wyciągnąć za jego postępowanie wbrew prawu Bożemu, a widzimy, że Bóg okazuje miłosierdzie, czyli rzecz zupełnie odwrotną. I teraz Bóg okazuje miłosierdzie za pomocą łaski. Czyli znowu widzimy kolejny filar, czyli że ta łaska, ona jest tym kanałem uwolnienia miłosierdzia Bożego i inaczej Bóg tego miłosierdzia nie uwalnia, jak jedynie za pomocą łaski. 6. Prawda? przedostatni filar, to mamy Psalm 145, 17. Psalm 145, 17. 145, 17. Tu mamy taki zapis. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy na we wszystkich dziełach swoich. Widzimy zatem, że sprawiedliwość Boża, to co często się określa właśnie w ten sposób, że to jest ta Boża zapłata za rzeczy pozytywne lub negatywne, ta Boża sprawiedliwość, ona jest uwalniana za pomocą łaski. Czyli w ogóle, to jest w ogóle mega ciekawa historia. Ten sprawiedliwy Bóg to Bóg łaskawy. Czyli to nie ma podziału na Boga sprawiedliwego i Boga łaskawego. Że coś ten Bóg czasami jest sprawiedliwy, czyli czasami On za dobre wynagradza, a za złe karze, prawda? A innym razem On jest łaskawy, czyli okazuje tą łaskę człowiekowi, tą przychylność swoją. Więc widzimy, że Boża sprawiedliwość manifestuje się przez łaskę. Ja nie mówię o tym, co będzie, przyjaciele, w wieczności. Ja mówię o tym, co się dzieje teraz na ziemi, w epoce, w której żyjemy, w epoce Ducha Świętego. Bo nas interesuje tylko ta epoka. Nie interesuje nas, przyjaciele, inne rzeczy nas nie interesują. Jak tam Bóg potem będzie sobie rzeczy układał. Natomiast powiem tak zupełnie na marginesie, że Bóg będzie układał te późniejsze sądy swoje według tego, czy my przyjęliśmy łaskę, czy nie przyjęliśmy. Jak przyjęliśmy łaskę, to jest załatwiony temat. Ale to jest zupełnie inna rzecz. A więc tutaj widzimy Bożą sprawiedliwość, ten filar Bożej sprawiedliwości, który się objawia za pomocą łaski. I ostatni filar to jest Ewangelia Łukasza 2,40. Ewangelia Łukasza 2,40. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim. A więc widzimy, że łaska Boża, ona jest kanałem przepływu Bożej mądrości, czyli Boża mądrość, ten siódmy filar, on jest uwalniany jedynie za pomocą łaski. Więc jeszcze raz widzimy 7 filarów, na których jest Boża łaska położona i przez które to 7 filarów uwalnia się 7 podstawowych elementów Bożego serca do życia człowieka. A więc widzimy wierność Boga, odkupieńczość Boga, widzimy tutaj prawdę Bożą, widzimy dobroć Bożą, widzimy miłosierdzie Boże, sprawiedliwość Bożą i mądrość Bożą. Więc widzimy te 7 filarów, przez które są jakby podstawą tej łaski. I więc ja chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że cała kwintesencja Boga, cała kwintesencja Bożego serca, ona jest dla nas dostępna jedynie za pomocą łaski. I teraz, idąc dalej, przyjaciele, są 2 podstawowe definicje łaski i one obydwie ze sobą są bardzo spójne, bo pokazują jakby dwa końce jednego kija, 2 bieguny. I łaska to jest przede wszystkim niezasłużona przychylność Boga, więc to jest coś, o czym w tej chwili już mówimy, czyli ten Bóg przychylny człowiekowi mimo tego, że człowiek jest wrogi Bogu. Rozumiecie? Człowiek jest wrogi Bogu, a Bóg jest przychylny człowiekowi. Czyli to nie jest tak, że ten Bóg jest wrogiem, wrogo nastawionego do niego człowieka, tylko ten Bóg jest przyjacielem wrogo nastawionego do niego człowieka. Że człowiek, żaden człowiek tutaj na tej ziemi nie rodzi się, przyjaciele, przyjacielsko nastawiony do Boga. Nie ma takiego człowieka. Gdybyśmy sięgnęli głęboko w serce każdego człowieka, który przychodzi tutaj na ziemię, to czy on będzie w takim czy w innym stopniu wrogo nastawiony, to on zawsze jednak będzie wrogo nastawiony, w takim czy innym stopniu. Nieważne w jakim stopniu. Ale my się rodzimy się, gdy my się wchodzimy w te ciała tutaj, to my stajemy się z automatu wrogami Boga, jakby przyjmujemy mentalność wrogą Bogu. Wrogowie Boga. Taka jest tutaj rzecz. Nikt się nie rodzi przyjacielem Boga. Natomiast Bóg jest przyjacielem każdego człowieka. Ten Bóg nie reaguje wrogością na wrogość. To jest w ogóle ta niezasłużona przychylność. On jest przychylny niezasłużenie. W ogóle nie zasługujemy na to, a On jest przychylny. Czyli widzimy tą pierwszą definicję, że to jest Boża niezasłużona przychylność dla człowieka. Boża niezasłużona przychylność dla człowieka. No i druga część, o której za chwileczkę będziemy, to jest przyjaciele, Boża zdolność w nas, a więc to jest ten druga część tej łaski. Za chwileczkę o tym będziemy mówić, ale chciałbym, żebyśmy najpierw jeszcze sięgnęli głębiej w temat tej Bożej przychylności, Bożej niezasłużonej przychylności, i pomoże nam w tym list do Rzymian, 3 rozdział, 21:6. List do Rzymian, 3 rozdział, 21:6. 3 rozdział, 26, przepraszam. 21:26. A teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczy prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. A więc widzimy, że ta Boża przychylność, Boża niezasłużona przychylność, czyli ta zdefiniowana w ten sposób łaska, jest przede wszystkim niezależna od żadnego prawa. Czyli jest niezależna od 10 przykazań, niezależna jest od jakichkolwiek przepisów, niezależna jest od wytycznych różnego rodzaju, które odnajdujemy w Piśmie Świętym, Starego Testamentu, i jest jakby zupełnie niezależna. Niezależna od prawa Bożego. To jest ciekawe. Prawo Boże, to czyje to było prawo? To było Boże prawo. Prawda? Boże prawo. A tutaj widzimy, że łaska, ona jest niezależna od prawa. Ona nie zastąpiła prawa. Prawo po prostu zostało dane i ono wykonywało sobie dobrą jakąś tam pracę. Tak naprawdę ono wykonywało bardzo dobrą pracę do pewnego momentu, ponieważ ono przede wszystkim pokazało ludziom, że ludzie nie mogą go spełnić. To było niesamowite, że prawo to miało, głównym celem prawa to było to, żeby ludzie się zorientowali, że nie potrafią wypełnić prawa i żeby zaczęli wołać do Boga: Boże, my nie umiemy wypełnić Twoich przykazań, Boże, daj nam swoją łaskę, bo my inaczej wszyscy się tutaj wykończymy. A więc te prawo wykonywało dobrą pracę, natomiast w Chrystusie Jezusie prawo zostało zakończone. To Jezus jest końcem prawa. Tam na krzyżu Golgoty Jezus zakończył prawo. On go nie wyeliminował, on go zakończył. Ten etap został zakończony. Nie ma dzisiaj już 10 przykazań, nie ma przepisów różnego rodzaju, nie ma tego rodzaju rzeczy. Łaska jest absolutnie niezależna od tego, co było wcześniej, co zostało przez samego Boga ustanowione jako prawidłowe. To, co było prawidłowe, w tej chwili zostało zastąpione tym, co jest bardziej prawidłowe. Prawda? A więc łaska jest niezależna od prawa. Następna rzecz, widać z tych wersetów wynika, że wszyscy jej potrzebują. Czyli nie ma takiego człowieka, takiej nacji, takiego narodu, który by nie potrzebował łaski Bożej. Nie ma takiej kultury, nieważne czy ktoś się urodził w wierzącej rodzinie, czy niewierzącej, czy ktoś się urodził Grekiem, Żydem, Polakiem, czy jakąkolwiek inną tam, jakakolwiek inna nacja, czy ten człowiek urodził się w czasie wojny, pokoju, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wszyscy potrzebują łaski. To jest punkt drugi. Punkt trzeci to jest to, że łaska jest za darmo. To jest za darmo, czyli nie zasługujemy na łaskę, nie napinamy się, aby po nią sięgnąć. Ta łaska, ona po prostu jest za darmo. Wystarczy, że człowiek zechce ją przyjąć. Jak człowiek zechce ją przyjąć, to ta łaska stanie się częścią jego życia i w jego życiu nastąpią potężne zmiany. I czwarta rzecz, ostatnia, że widać, że ta łaska, ona jest za pomocą zastępczej, niezasłużonej śmierci Jezusa Chrystusa. Czyli, że to nie jest coś takiego, że ona przychodzi sobie w jakiś inny sposób, tylko że dlatego ta łaska jest dana, inaczej ta łaska jest możliwa do wzięcia, ponieważ Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i On poniósł na sobie jakby wziął na siebie każdy grzech i wszelką konsekwencję grzechu. Czyli Jezus Chrystus, On został ukarany zamiast ludzi i w ten sposób On uruchomił mechanizm łaski. Krótko powiedziawszy, każdy człowiek dzisiaj ma możliwość przyjścia do Boga i powiedzenia: Boże, jestem grzesznikiem, jestem po prostu, żyję jak świnia, jestem do niczego, mam pozamiatane w ogóle na tym świecie, po prostu jestem na dnie jestem i nie mam Ci nic dobrego do zaoferowania i się nie nadaję do tego, żeby w ogóle wykonywać jakiekolwiek Twoje dyrektywy i ja w ogóle czuję się totalnie na dnie, ale wierzę w to, że Jezus umarł za wszystkie moje grzechy, czyli moje błędy, moje porażki, moje patologie i ja w to wierząc przyjmuję teraz od Ciebie łaskę, prawda? I ja przez tą łaskę wchodzę w absolutną przychylność Twoją i zamierzam korzystać ze wszystkich atrybutów, które Twoje serce dla mnie przygotowało. Jestem Twoim synem w miejsce Jezusa. Wiecie, to jest piękna rzecz. I tutaj widzimy, łaska jest niezależna od prawa, wszyscy jej potrzebują, jest za darmo i jest przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa. Co się dzieje dalej przecież? Mamy jakby zamknięcie tej pierwszej definicji łaski. To jest Boża, niezasłużona przychylność dla każdego człowieka. Co trzeba? No tylko przyjąć. Tylko przyjąć. Tylko uwierzyć, tylko przyjąć i potem sobie z tego korzystać i żyć. No, banalnie prosta sprawa, ale jest to tak proste, że diabeł na tej prostocie doprowadził do niesamowitych komplikacji w ludzkich umysłach, ale chciałbym, żeby ten cykl na temat łaski i wiary on rozkomplikował Wasze umysły, przyjaciele. A więc taka to jest ta pierwsza definicja. Boża, niezależna przychylność dla człowieka. I teraz druga część tej łaski, czyli ta Boża zdolność w nas. Prawda? Zaczniemy od Pierwszego listu do Koryntian 15:10. Pierwszy list do Koryntian 15:10. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A więc widzimy tutaj, że łaska Boża jest dana, więc to jest ten łącznik tutaj bardzo wyraźny, że łaska Boża jest dana, ona nie jest wypracowana, ale ona jest dana. I druga rzecz, że to jest łaska pracująca, czyli kiedy już człowiek przyjął tą Bożą niezasłużoną przychylność, to w tym momencie ta Boża niezasłużona przychylność przyjęta przez człowieka zaczyna w tym człowieku pracować na rzecz szczęścia tego człowieka. Czyli widzimy, ta łaska pracująca jest. Nie dosyć, że ona jest za darmo dana, to jest pracująca jeszcze w nas. Czyli to jest Boża zdolność w nas, bo kiedy przyjmujesz Bożą przychylność, bierzesz ją do siebie, Boże, ja wierzę Tobie, że dzięki Jezusowi Chrystusowi Ty mi przebaczyłeś, prawda? I Ty mnie zaakceptowałeś jako swojego Syna. I to w tym momencie, przyjmując tą Bożą, niezasłużoną przychylność, ona jakby wchodzi w nas i w nas ona się zamienia w atrybuty Boga. Czyli te atrybuty Boga już nie są na zewnątrz, tylko są w nas. Rozumiecie, przyjaciele? To jest niesamowite, że do tej pory to wszystko było dla nas trudne i niemożliwe, a teraz okazuje się, że my przyjęliśmy niezasłużoną przychylność w tym najcięższym miejscu naszego życia, w miejscu totalnego upadku, i nie dosyć, że my staliśmy się częścią Bożego serca w postaci synów i córek Jego, prawda? To jeszcze On całą swoją zdolność, wszelkie swoje umiejętności, uwarunkowania, zaczyna realizować w nas. To jest w ogóle fenomenalna historia. Ale więc widzimy, że łaska jest dana po pierwsze, a po drugie jest ona pracującą łaską, czyli tą Bożą zdolnością w nas. Więc kiedy przyjąłeś przychylność Boga, tak, to teraz zaczyna to w Tobie działać jako moc Boga. I tak to wygląda. Jak ta Boża zdolność w nas funkcjonuje? Więc po pierwsze łaska, ta łaska pracująca to coś, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Bo ja chciałbym, żebyśmy zrozumieli, na czym my się teraz mamy opierać. Jak my mamy te rzeczy oglądać. A więc łaska to coś, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. My musimy wiedzieć, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Po drugie, łaska to coś, co Bóg robi dla nas przez Chrystusa Jezusa dzisiaj. Rozumiecie? Łaska, następna rzecz, to coś, co Bóg robi w nas przez Ducha Świętego. I dalej, łaska to coś, co Bóg robi przez nas za pomocą Ducha Świętego. Więc widzimy 4 przestrzenie działania łaski w naszym życiu. Łaska to coś, co zrobił Bóg dla nas w Chrystusie Jezusie. Łaska to coś, co Bóg robi dla nas przez Chrystusa Jezusa teraz. Łaska to coś, co Bóg robi w nas przez Ducha Świętego. I łaska to coś, co Bóg robi przez nas za pomocą Ducha Świętego. To są jakby te 4 przestrzenie działania Bożej łaski w naszym życiu. I teraz, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie? A więc zobacz, jak to działa. Jeżeli Ty już rozumiesz, że łaska to jest coś, co Bóg zrobił dla Ciebie w Chrystusie Jezusie, to teraz zobacz, co Bóg zrobił dla Ciebie w Chrystusie Jezusie. Przebaczył Ci wszystkie grzechy. Odkupił Cię od wszelkiej konsekwencji grzechu. Usprawiedliwił Cię nie na podstawie Twoich czynów, ale na podstawie czynów Jezusa. Uzdrowił zupełnie Twoje ciało i umysł. Uwolnił Cię od wpływu jakiejkolwiek mocy demonicznej. Zaopatrzył Cię w sferze finansów. Zjednoczył Cię ze sobą w duchu na zawsze. Zaakceptował Cię jako syna lub córkę. Uwolnił wobec Twojego życia błogosławieństwo, czyli absolutny stan szczęścia. To wszystko stało się w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz? Przebaczenie, odkupienie, usprawiedliwienie, uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie, zjednoczenie, akceptacja, błogosławieństwo, czyli uszczęśliwienie. A więc łaska zawiera w sobie te wszystkie elementy, bo to wszystko Jezus zrobił dla nas za pomocą swojego życia, śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego. Rozumiecie? Druga rzecz. Łaska to coś, co Bóg robi dla nas przez Chrystusa Jezusa dzisiaj. Co Bóg robi przez Chrystusa Jezusa dzisiaj? Ano Jezus wstawia się za nami w niebie. Jezus wstawia się za nami w niebie. A więc nawet gdy dzisiaj zdarza się nam upaść, gdy zdarza się nam odejść od tego Boga, gdzieś tam pobłądzić w życiu, to Jezus wstawia się za nami w niebie. To nie jest coś takiego, że my możemy odejść od Boga sobie i tam się nic nie dzieje. I to Bóg mówi, okej, odszedł. No, najpierw przyszedł, potem odszedł. To nie istnieje coś takiego jak grzech śmiertelny. To jest bzdura. Ja nie mam dzisiaj przestrzeni na to, żeby o tym mówić, bo zresztą o tym mówiłem nieraz, posłuchajcie moich głoszeń na temat grzechu śmiertelnego, czy artykułów, które pisałem. Nie możesz odpaść od Boga, ponieważ Jezus stawia się za tobą w niebie. Dzieje się to tak, że nawet jeżeli ty upadasz, to Jezus wstawia się za tobą, bo to jest część łaski. To on mówi, ty sobie gdzieś tam idziesz w bok i a w niebie zachodzi taka reakcja, że syn natychmiast wstaje i mówi, tato, to jest mój chłopak. Mój chłopak. I Bóg mówi, wiem, synu, wiem. Ja wiem, że to twój chłopak. I co się teraz dzieje? I zaczyna być praca całego nieba, zaczyna się koncentrować na tym, żebyś ty wrócił do tego stanu, w którym ty byłeś wcześniej. Tego dobrego stanu życia z Bogiem. Tak? To jest łaska. To jest łaska, przyjaciele. Więc łaska to jest to, co Jezus robi dla ciebie dzisiaj. Następnie łaska to jest coś, co Bóg robi we mnie i w tobie przez Ducha Świętego. A więc co Bóg robi we mnie i w tobie przez Ducha Świętego? Zachodzi proces uświęcenia i proces prowadzenia. A więc Bóg przez Ducha Świętego uświęca cię, czyli zmienia twoją duszę, bo twój duch to jest już nowy, ale zmienia twoją duszę, czyli twoją psychikę na jego obraz, zmienia ci toki myślowe, wszystko, co jest związane z twoimi poglądami itd. I prowadzi cię. Prawda? Czyli łaska jest związana z uświęceniem, czyli przemianą na obraz Boga i prowadzeniem Bożym. Ona się nie zamyka tylko do tamtych elementów, ale ona idzie dalej w uświęcenie i w prowadzenie. I następna rzecz, że łaska to coś, co Bóg robi przez nas za pomocą Ducha Świętego. I to się nazywa udzielenie. Czyli Bóg przez nas udziela siebie innym ludziom. I tu są wszelkiego rodzaju działania mocy, które są związane z życiem chrześcijanina. Uzdrawianie, wypędzanie demonów, wskrzeszanie zmartwych, uwalnianie potężnej mądrości Bożej i wiele innych czynników. Prawda? Czyli widzimy, że łaska jest związana z tymi 4 elementami. Dzieło krzyża, prawda? Z całą tą wymianą krzyżową, o której tutaj mówiłem. Wstawiennictwo Jezusa, prawda? Uświęcenie i prowadzenie oraz udzielanie. Widzimy, że łaska, ona w ten sposób działa. A więc jakby po czyjej stronie jest element łaski? No element łaski jest zupełnie po stronie Boga. My w temacie łaski, przyjaciele, my jesteśmy biorcami, nie dawcami. Więc łaska jest związana z naszym braniem, z naszym przyjmowaniem tejże łaski. My przyjmujemy łaskę. Przyjmujemy łaskę. Niczego nie dodajemy w tym temacie. My ją bierzemy. Łaska leży zupełnie po stronie Boga. To Bóg ją jakby produkuje. Bóg ją uwalnia. Bóg ją wdraża. On wdrożył, wdraża i będzie wdrażał. Prawda? I ta łaska, ona przez nas ma być przyjmowana. A więc my niczego nie możemy do tej łaski doprodukować, dodać. Żaden nasz uczynek, żadne nasze dobre zachowanie, żadna nasza zasługa nie wchodzi tu w grę. Jest to niezasłużona Boża przychylność dla człowieka, w konsekwencji czego jest to Boża zdolność w człowieku. Czyli człowiek niezasłużenie przyjmuje Bożą przychylność i następnie ta Boża przychylność w tym człowieku zaczyna pracować jako Boża zdolność, czyli atrybuty Boże zaczynają pracować. I to jest jakby pierwsza część tego balansu. Balansu, dobrze powiedziałem. Bo to jakby dwie szale wagi. Tu jest łaska, tu jest wiara. Łaska jest ściśle związana z Bogiem. Wiara zaś jest ściśle związana z człowiekiem. I teraz powiem kilka słów na temat wiary, żeby tylko ten balans tutaj jakby nakreślić mocniej, żebyśmy mieli jasność tego. Więc widzimy, że łaska, ona pochodzi od Boga, a wiara pochodzi od człowieka. Nie chodzi o to, że człowiek rodzi się wierzący, bo tak w pewnym sensie tak jest, ale jest tylko tak dlatego, że w momencie naszego narodzenia jest w nas przez Boga złożone z tejże łaski ziarenko wiary, które ma się w nas rozwijać. I te rozwijanie tejże wiary już leży po naszej stronie, nie po stronie Boga. My dostaliśmy takie, z tej łaski dostaliśmy takie ziarenko wiary i te ziarenko wiary, jeżeli ono będzie przez nas rozwijane, to ono będzie mogło ściągnąć tęże łaskę do naszego życia. A więc wiara jest po to, aby ściągnąć łaskę do życia, bo wiara musi, żeby ona mogła zadziałać w naszym życiu, to trzeba ją ściągnąć. Łaska, że mogła zadziałać w naszym życiu, to trzeba ją ściągnąć wiarą. Czyli wiara jest jak bosak. Czyli ta łaska jest dana, ona jest dana, jest wyprodukowana przez Boga, jest ustanowiona, uwolniona przez Boga, jest rozprzestrzeniona, jest jakby potężna informacja na ten temat, jak tą łaskę mamy, co mamy z nią zrobić, jak jej użyć. I teraz my za pomocą wiary tą rzecz ściągamy, a więc wiara wychodzi od człowieka. Żeby łaska działała w moim i Twoim życiu, to musimy w nią zacząć wierzyć. A więc, żeby zadziałała łaska, to trzeba w nią uwierzyć. I możemy wierzyć tylko w łaskę. Co to znaczy uwierzyć w łaskę? Wierzyć w łaskę to znaczy być pewnym łaski, choć się jej nie widzi. I wypowiadać się zgodnie z wiarą w tą łaskę. Rozumiecie, przyjaciele? My musimy uwierzyć. My musimy uwierzyć. Wiara, ona nie będzie do nas przychodziła z zewnątrz. Z zewnątrz będzie przychodziła niewiara. Natomiast w Twoim wnętrzu posiadasz te maleńkie ziarenko wiary, które emanuje z siebie takie małe promienie pewności. Taka pewność. I kiedy Ty słyszysz o łasce, to w Tobie powstają takie malutkie impulsy pewności. Że zaczynasz być zainteresowany tą łaską i jeżeli Ty pójdziesz za tym, to Ty zaczniesz być pewien coraz bardziej tej łaski. A im bardziej będziesz pewien tej łaski, tym więcej tej łaski będzie można do Twojego życia zaaplikować. A więc rozumiecie, na czym polega ta równowaga zjawiska. Na jednej szali mamy łaskę, tą potężną Bożą przestrzeń przychylności, akceptacji, mocy i siły Boga, która jest dostępna dla nas przez wiarę, o ile my zechcemy wierzyć. Więc nasze chcenie nie ma nic do łaski, ale nasze chcenie ma wszystko do wiary. Definicja wiary jest taka, że wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Ona jest przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. No, każdy człowiek spodziewa się, moim zdaniem, normalny człowiek normalnie myślący spodziewa się jakiejś formy sukcesu, ratunku, jakiejś formy dobra w życiu. Spodziewamy się dobrych rzeczy. Znaczy, chcielibyśmy bardzo się na tym skupić, chociaż ten świat, on bez przerwy proponuje nam jakby zabicie tego w nas. Spodziewajcie się zła, ale gdzieś tam w nas, w środku powstaje ta przedmiot, ja jednak spodziewam się czegoś dobrego, spodziewam się jakiejś formy życia, jakiejś formy światła, jakiejś formy zaopatrzenia, jakiegoś szczęścia się spodziewam. To łatwo zabić jest, ale generalnie tak tego się spodziewamy. I to są te impulsy wiary w nas. Jeżeli my zaczynamy spodziewać się, jakby koncentrujemy się na spodziewaniu się tej łaski i zaczynamy być pewni, że ta łaska właśnie taka jest, no to to się nazywa wiara, którą zaczynamy tą łaskę ściągać do naszego życia. Chciałbym, żebyście zaczęli być bardzo czujni na tą równowagę. Żebyście przyjaciele zbalansowali łaskę z wiarą. Żebyście załapali, jak to działa. Żebyście nie krzyczeli do Boga, żeby wyprodukował wam więcej łaski, bo on już to wszystko zrobił. I żebyście też nie krzyczeli do Boga, żeby dał wam więcej wiary, bo On wam nie da. Bo On nie daje tego. bo wiara jest ze słyszenia słowa pewności, które gdzieś w środku, w tobie jest. Jest w tobie złożone ziarenko wiary potrzebne do chwycenia łaski. Są w tobie te małe impulsy pewności, że ta łaska jednak jest prawdziwa, że ten Bóg jednak jest, że On jednak jest dobry, że jest miłosierny, że przebaczył mi, że On chce dla mnie dobrze. Ja chcę tego Boga, ja Boże chcę Ciebie. Wiesz, jak to przechodzi? Zauważyłeś, to przechodzi. To z małych pewności w większe pewności. O tak się wiara rozwija. Wiara jest ze słyszenia słowa Chrystusowego. Ze słyszenia. Wiara jest ze słyszenia, z usłyszenia słowa Chrystusowego. I te słowo Chrystusowe to jest słowo, które uwalnia pewność wobec łaski działającej. Czyli ja jestem pewny, że Bóg jest łaskawy. Ja jestem pewny, że Bóg jest Bogiem łaski. Wiecie, dzisiaj ludzie, jestem tak pewny, że Bóg jest Bogiem łaski, że mnie w ogóle nie rusza żadna inna filozofia, ani nic innego. Żeby się wokół waliło, paliło, żeby w ogóle ten świat stanął do góry nogami, rozumiecie? To ja jak głupi będę wierzył w łaskawego Boga. I będę w ogóle jak koń, co ma założone w ogóle jakieś te takie klapki na oczach, szedł do przodu i będę mówił: Boże, Ty jesteś Bogiem łaski. I teraz ja tąże wiarą właśnie, tą pewnością, którą w sobie rozbudowałem przez wsłuchiwanie się w nią, prawda? Ja tą pewnością chwytam coraz większe przestrzenie łaski do mojego życia. Stąd coraz więcej w moim życiu siły, energii, coraz więcej życia w życiu. Rozumiecie? Tak to wygląda. A więc tutaj łaska, tutaj wiara. Łaska jest nam dana. Wiara jest włożona w naszego ducha jako małe ziarenko i mamy odpowiedzialność za to, żeby ją rozwijać i żeby jej używać i żeby za pomocą tejże wiary tą daną łaskę chwycić do naszego życia i zacząć żyć z łaski przez wiarę. Przyjaciele, chciałbym, żebyśmy się mogli teraz wspólnie pomodlić, żeby to słowo głęboko zapadło w naszego ducha. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który słuchał tego nauczania. Ojcze, dziękuję Ci za każdego człowieka, który przyjął to słowo nie jako słowo ludzkie, ale jako Twoje słowo. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo wywierało potężny wpływ teraz na umysły, emocje i ośrodek decyzyjny. Ja teraz, Ojcze, chcę, żeby to wpadało do ludzkiego ducha. Niech to wchodzi głęboko do ducha człowieka. Niech to będzie tam przetwarzane i niech będzie uwolniony z powrotem jako objawione słowo. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który słucha tego nauczania, aby w dzisiejszym dniu, aby właśnie dzisiaj zbalansował łaskę z wiarą. Ojcze, ja modlę się o to, żeby już od dzisiejszego dnia w ludziach, którzy oglądają to, powstał potężny płomień, potężne pragnienie dogłębnego zbadania tematu łaski i wiary. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa.